bardzo korzystnie działa na stromante zraszanie. Dobrze jest kupić sobie zraszacz i często, jak najczęściej, tą roślinkę zraszać. Jedyna rzecz, jeśli stoi w słońcu, ale nie powinna, dlatego że ona preferuje miejsca półcieniste, jeśli stoi na wschodniej albo zachodniej wystawie, tam gdzie tego słońca troszkę jest w ciągu dnia, nigdy nie zraszamy wtedy, kiedy słońce bezpośrednio operuje na roślinę. Co jeszcze? Zraszać należy delikatną mgiełką, tak żeby te kropelki były jak najdrobniejsze. Można to robić jak najczęściej. Każde stromante będzie nam za to bardzo wdzięczne. Pięknie, teraz niech one sobie przeschną i później trafią na swoje stałe miejsce, bo cały ten komentarz, jak chyba widzicie, ja przeprowadzam w kuchni. To jest wspaniałe miejsce do tej prezentacji, dlatego że mam wszystko pod ręką. Właśnie, wszystko. Mam też, niestety, nożyczki. Jeszcze wrócę do tych zmienionych, wysuszonych liści. Należy koniecznie je usunąć jak najszybciej. Ja szukam tutaj takiego miejsca, ale nie mam. Może tamto stromante będzie miało jakieś zasuszone listki. No nie chcę mieć zasuszonych listków, jest. Usuwać należy nawet takie stare, dawne pochwy, z których wyrosły liście. Dlatego, że to z czasem będzie gniło, zwłaszcza, że tą roślinę powinniśmy sporo podlewać. Coś takiego trzeba koniecznie usunąć i wyrzucić. To tyle na temat stromante. Ja jestem pełen nadziei, że wasza roślinka, wasze przepiękne stromante Sanguineas Triostar za miesiąc, dwa będzie wyglądało tak jak te obie rośliny. Warto się tymi roślinami zająć, dlatego że są przepiękne, po prostu są przepiękne. O, coś tutaj ciekawego jeszcze a propos podlewania. Troszkę wody jeszcze odpłynęło. I to zalewamy. Roślina lubi mokre podłoże, ale nie może godzinami stać w wodzie. Wracając do waszej roślinki, ponieważ tych zmienionych liści, do których zakradł się już niestety grzyb chyba, jest sporo, trzeba tą rośliną zająć się po prostu natychmiast. Pierwsze co, to jak najszybciej trzeba tą roślinę przesadzić. Usunąć wszystkie te zmienione chorobowo miejsca. Jeśli będzie taka potrzeba, to po wyciągnięciu rośliny z podłoża trzeba korzenie i te dolne partie pędu delikatnie pod bieżącą wodą przemyć, tak przetrzeć w palcach, żeby wszystkie te brzydkie zmienione miejsca, jakieś tam wykwity pleśni, żeby to usunąć. Dopiero po wymianie podłoża, podejrzewam, za jakiś czas ta roślina wróci do siebie i ona nie jest trudna, pod warunkiem, że nie zapomina się o podlewaniu. Ta roślina nie jest trudna i dość łatwo jej zapewnić takie warunki, jakich do szczęścia potrzebuje. No to może tyle o Ostromante Sanguinea. Macie piękną odmianę Triostar, ja bardzo lubię tą roślinę. No dobrze, to tyle. Następne wasze pytanie dotyczyło juki. Juka jest rośliną, która należy do rodziny agawowatych, Agawaceae. I na początek taka ciekawostka. Dla mnie ciekawe zawsze było to, że upowszechniła się jej łacińska nazwa juka. Ona ma swoją polską nazwę rodzajową, szpilecznica. Wzięło się to stąd, że
końcówki liści są bardzo ostre i naprawdę czasem można się nimi pokłuć, także przy jakichkolwiek czynnościach robionych z tą roślinką należy uważać. Należy też bardzo uważać na tą piłkę, która jest na krawędziach liści. Ona potrafi naprawdę nieźle skaleczyć. Dobrze, ale wracajmy do tematu. Wasza juka jest dosyć sporą rośliną i gdy tak patrzę na doniczkę, to prawdopodobnie należy ją przesadzić. Teraz jest jeszcze taki okres, w którym można to zrobić. Nie czekajcie z tym, ale oczywiście jeśli będziecie przesadzać, nie czekajcie z tym do końca lata. Juka ma dość mocno rozwinięty system korzeniowy i potrzebuje dużych pojemników. Ta moja jest młodziutka, ona ma zaledwie kilka lat, ma wspaniałe pióropusze, pomimo że jest młodziutka i ma ich strasznie dużo i w ogóle bardzo ją lubię. Co jeszcze? Właśnie, ja powiedziałem, że może należy ją przesadzić. Może, dlatego że najłatwiej ocenić to w bardzo prosty sposób. Bierzemy doniczkę, ja wiem, że wasza roślina jest spora i to nie jest takie łatwe. Bierzemy doniczkę i patrzymy, czy... O, ja to muszę zrobić bardzo delikatnie, bo tu jest ciasno. I patrzymy, czy przez otwory odpływowe w dnie doniczki mocno przerosły korzenie. Jeśli widać ich troszkę, tutaj nie widać wcale. Jeśli widać ich troszkę, to śmiało możemy tą roślinę zostawić w spokoju i nie przesadzać jej jeszcze. Dopiero wtedy, kiedy widać będzie, że te korzenie naprawdę mocno przerosły, wtedy dajemy duży pojemnik. Naprawdę powinien on być spory, dlatego że juka ma, tak jak mówiłem, dużą bryłę korzeniową. I co ważne, nie pytaliście mnie co prawda o pielęgnację, ale jeśli chodzi o jukę, ponieważ zależy mi na tym, żeby wasze rośliny były piękniejsze niż moje własne, są chyba dwie bardzo ważne rzeczy. Jedna to taka, juka pochodzi z Gwatemali i potrzebuje w związku z tym bardzo jasnego stanowiska. Może to być nawet okno południowe, jakaś południowa wystawa, gdzie tego słońca jest rzeczywiście dużo, chociaż lepsza jest wschodnia albo zachodnia, tam gdzie bezpośredniego słońca i lepiej niech ona stoi jak najbliżej okna. Tam gdzie tego bezpośredniego słońca jest troszkę, przynajmniej przez pół dnia.